Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na dzień z nami, ze mną i z moim Marcinem, z Alusiem, no i zobaczymy z kim tam jeszcze po drodze. Mamy 8:26, ja już w sumie przebudziłam się o 7, przed 7, bo Alex, mamo, tato. I oczywiście była pobudka gotowa. Później pomyślałam sobie, a co, do 8 leży, mam wolną niedzielę, więc należy mi się chociaż do tej 8. I o 8 wstałam, ogarnęłam się, już troszkę nałożyłam podkoc, zrobiłam sobie brwi, żeby Was nie straszyć, wiecie, w niedzielę jeszcze, nie wiem kiedy wgram, ale w każdym razie, żeby Was od razu tak nie straszyć. I co? I chciałam dzisiaj dla Was nagrać dzień z nami, dlatego że po pierwsze właśnie mam wolną niedzielę, mamy 8 grudnia, już wspomniałam. Po drugie, jedziemy dzisiaj z Alusiem na Mikołaja, bo od mojego męża z pracy właśnie co roku Alek zostaje coś na Mikołaja, paczkę oczywiście ze słodyczami. I nigdy nie jeździliśmy tam do pracy na Mikołaja, a w tym roku zrobili właśnie Mikołaja w Dworku Różanym, w takiej sali weselnej, dosyć dużej, więc pomyśleliśmy sobie, a co, jedziemy. Więc jedziemy i właśnie Marcin ma wolną niedzielę, ja mam wolną niedzielę i postanowiliśmy Wam zdać krótką relację z dzisiejszego dnia. Tutaj jest ze mną Franki. Niedobry Franki? No co? Niedobry jesteś ty. Niedobry. To niedobry gryzie mnie. No, przed chwilą złapał mój klej. No przywitaj się Franki. Hello. I Frankula jest z nami, tak? Buzi? No, no. Buzi? No co? Taki grzeczny teraz jesteś? Montraliński? A przedtem szkodziłeś. Niedobry. No idź. Franki 14 skończy 3 miesiące, także nie wolno do kwiatka chce się dostać, do ziemi. Strasznie lubi ziemię. I co, skończy 4 miesiące, czyli kawał byka już normalnie z niego jest. No i co miałam Wam, kochani, powiedzieć o Mikołaju. No jedziemy sobie na Mikołaja, tam krótką relację z tego Wam zrobię. Dzisiaj mamy 8 grudnia, już powtarzam to trzeci raz, ale jeszcze raz Wam powiem urodziny mojej mamy, także też fajnie. Dobra, jeśli chodzi o moją twarz, tylko Wam powiem, co mam na twarzy. Oczywiście używam tego kremu z Biodermy Atoderm. Ona tutaj w sumie, na którym na trzecim albo na czwartym miejscu ma parafiny. Ja Wam się pytałam ostatnio w holu i dziękuję Wam bardzo, dziękuję Wam za odpowiedzi. Ja się tak, no, spodziewałam się tego, że to będzie ta zła parafina, ale miałam tak zawsze... Zawsze troszeczkę jest taka nadzieja, że jednak nie. No niestety jest to najzwyklejsza taka parafina i faktycznie ktoś mi napisał, że to jest, że ta parafina jest w wazelinie używana czy coś takiego i ja, chodzi mi tutaj o to, że faktycznie ten krem ma taką wazelinowatą konsystencję, wiecie, taką jakby silikonową po prostu i ja postanowiłam, żeby tego nakładała raz dziennie, albo rano, albo wieczorem, zobaczymy, chyba częściej właśnie rano, bo fajnie utrzymuje mi makijaż i dzisiaj też go mam na twarzy i będę go zmywała wieczorem żelem, bo ja swego czasu, jak się interesowałam właśnie składami, to trafiłam na fajny kanał jednej z dziewczyn i ona właśnie mówiła tam o parafinie i mówiła, że oczywiście zimą w większej ilości właśnie kremów, które są przeznaczone na zimę, jest parafina. Bo parafina, tak jak Wam mówiłam, robi taką powłokę na naszej twarzy, taką jakby ochronną. To jest jej taki plus, że ta warstwa chroni naszą skórę przed działaniem czy to mrozu, czy to wiatru i tak dalej, i tak dalej. Także to jest duży plus. I oczywiście parafina nie jest groźna, kiedy będziemy ją zmywać żelem. Żeby po prostu ją zmywać, bo wiadomo, jeśli będziemy, nie będziemy tego robić, to parafina zrobi na naszej twarzy taką niewidzialną jakby powłokę, pod którą skóra nie oddycha przez tą powłokę i niestety będą się tam tworzyły bakterie, wirusy i grzyby, krótko mówiąc. Także będę nakładała i będę zmywała i więcej nie kupię tego kremu. Ja oczywiście widziałam już w aptece, że ona zawiera ten krem tą parafinę, ale no łudziłam, że jednak nie jest to ta parafina. Aha, zrobiłam sobie wczoraj ombre, jak już możecie zobaczyć na włosach, troszeczkę nie widać tego, nie gryź, nie gryź, niedobry jesteś, odgryza torebkę, nie widać tego, co ja w ogóle mówiłam, aha, nie widać tego, bo miałam warkoczyki zaplecione, ale mam ombre, odwrócę Wam się do tyłu. Chyba widać to troszeczkę, przynajmniej na prostych włosach niekręconych widać to. Zrobiłam sobie ombre, to w sumie była taka... jedna albo dwuminutowa decyzja, robisz ombre czy nie robisz. Najpierw chciałam na całą głowę rozjąć, ale myślę sobie, nie, no nie ma sensu, bo i tak mam jasne włosy, więc postanowiłam, że zrobię ombre. Zawsze chciałam mieć ombre, jak tylko weszło w modę, no ale niestety złapiemy się czy nie złapiemy. Ale niestety miałam za krótkie włosy i głupio by to wyglądało, a kiedy przyszedł czas na dłuższe włosy, postanowiłam, że zrobię sobie chociaż tak na chwilę. Nie wiem, czy jest modne, czy jest niemodne, w modzie, nie w modzie, ale ja chcę mieć i sobie zrobiłam, a co? No i dobra, chciałam Wam powiedzieć, co mam jeszcze na twarzy. Na twarzy mam Catrice All Matte Plus, to jest ten podkład, który Wam pokazywałam w holu. Pokazywałam, nie? I Wam mówiłam, że to jest chyba wersja, kurde, nie mam, kłócam na stopach i już mnie bolą nogi. I ja Wam mówiłam, że to jest chyba wersja, nowa wersja tego starego podkładu. Stary podkład wygląda tak i nazywa się Infinity Matte do 18 godzin i jest to podkład matujący, tak jest nazwany, a ten jest podkładem długotrwałym.
Także nie wiem, czy to jest stara wersja, czy to jest jakaś nowa wersja, czy to jest nowa wersja starego, czy to jest po prostu jakiś całkowicie inny podkład. W każdym razie wyglądają identycznie i kosztują tyle samo. Dajcie mi znać, jeśli macie o tym jakieś informacje. Tutaj w sumie, że to jest oil free i tutaj jest coś napisane, tak, long lasting, tutaj też jest long lasting. Także mniej więcej podobnie mają, ale tutaj mam numer 030, możecie zobaczyć sobie, jaki ciemny, a ten mam 010. I właśnie mam go dzisiaj na twarzy, jedną warstwę. Jeśli chodzi o sam podkład, to jest taki lekko kryjący, to nie jest mocno kryjący podkład, tyle że ja lubię ten podkład za konsystencję, za to, jak on się fajnie rozprowadza na buzi, za to, jak wygląda. Ja go nie mam zapudrowanego, on praktycznie w ogóle się nie świeci na mojej buzi, a nie daje takiego matowego wykończenia, bo cera się klei. Także jest fajnie. Testuję, oczywiście zrobię Wam test na żywo i zobaczycie sobie sami. Widzicie Frankiego? Widzicie łobuza? Franki? Ty! No pokaż się, gdzie jesteś? Hello! No hello! No hello! No hello! No to niedobry jest jeden. No dobra, kochani, ja idę się dalej ogarniać. No chodź tu, mój kochany, on kocha pancie, nie? On tak za pancią tęskni, zawsze jak pancie jest w pracy, jak przyjdzie do mnie niekiedy, to chce mnie po prostu zjeść, nie? No tak, kochany, no gdzie? No cześć, Frankula! No kochany, chcę popatrzeć sobie troszeczkę w okienko. Idziemy do pancia, no. Dobra, kochani, ja się lecę dalej ogarniać i za chwilę Wam pokażę, co moja familia robi. Dobra, kochani, jestem ogarnięta, jestem właśnie po śniadanku, zaraz wychodzimy. Chciałam Wam tylko pokazać, przykleiłam sobie dzisiaj sztuczne rzęsy, czyli mam taki dramatizing look. Tak wyglądają one, same sztuczne rzęsy, żeby oko było mocniej podkreślone. Na ustach mam Lady Code, jakby ktoś pytał. Oczywiście całą listę produktów, które mam, będziecie mieć na dole. Jeśli chodzi o ciuchy, które mam na sobie, mam narzutkę z Seven Heaven. Jak widzicie, pod spodem białą bokserkę z Bershki. Na dole mam, muszę zobaczyć, czy to widać, mam o jeansy ze stronki Ciuszki For You, które do mnie przyszły. I na dole buty, które już dobrze znacie, także tak, mój strój mniej więcej się prezentuje od góry do dołu i my za chwilkę się zbieramy. Nie żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. A mama przygotowana na Mikołaja? No. Ja na Mikołaja zawsze. Kurde, ale świeci słońce, no jakaś tragedia, w ogóle nic nie widać. Ja jest byłam szczęśliwa cały rok. No, super. Franki! Z kieszeni coś pije. No, także my jedziemy, kurczę, ale bez nadziei słońce świeci, nic nie widać. No nie panikuj, Aluś. Jedziemy właśnie sobie do Dworku Różanego. Poczesują nas czymś, czy nie? Coś tam będzie na pewno. No, jakieś rysunki, malowanki. Dobrze, Aluś. Właśnie był plastik wziąłem. Na wynos. To nie chcę kupę. Chodzi mi o kartę kredytową. No, czyli jest w razie po karta kredytowa. No i co, jedziemy, tam będzie co, paczki, dzieci dostaną Mikołaj, będzie jakieś rysunki, tak? Ciastka. Rysunki, ciasto? O, no to fajnie, na bogato. I Paulina wzięła pojemnik, żeby na wynos zabrać. Tak, ja chciałam, żeby na wynos brać, jak zawsze z każdej imprezy. Mama ma urodziny dzisiaj, to będzie na urodziny ciasto. Będzie czampreza później, kurczę, nic nie widać. Nie, no co ty, nie otwieraj okno. Nie, wolno okno otwierać, świecić. No dobra, to coś nagramy na pewno z dworku, na razie. No i proszę Państwa, dojeżdżamy. Dworek Różany. Pierwszy raz będę o ty? Nie obsługiwałeś do mnie? No, Dworek Różany, moim zdaniem najlepsza. To jest co, sala weselna, restauracja, czy co to jest? Dom weselny. Dom weselny, właśnie tego słowa mi brakowało. W mieście. W mieście Marcin. Zobacz.
Dlaczego aniołku? Same pyszności. Dzielny chłopczyk. Co się Mikołaj pytał? Co się pytał Mikołaj ciebie? I co powiedziałeś? No pięknie, bardzo ładnie. To pokaż tą paczkę. No proszę. Pięknie. Stańcie z mamą jeszcze, buziaczka. I jak to Maruś, podobało się? Fajny Mikołaj? Tak? Co? Marcinku, jak się podobało? Nie byłeś u Mikołaja? Byłem. No, nie, mama była z Alusią u Mikołaja. Marcin przeziębiony się źle czuje. Aha, Marcin się dzisiaj źle czuje. Przeziębiony jest, no. No właśnie. Zawsze jak żona ma wolną niedzielę, to mąż się źle czuje. Mania! No. Franki teraz będzie spał sobie, właśnie teraz zamiast przedtem. Ale to nie jest dla niego smycz, ale to jest dla ciebie smycz. Na szyję, na telefon. Na telefon, smartfona. Na smartfona. Śpi Franki. No, Franki śpi teraz sobie ładnie. Ty widzisz, co nagrywasz? Tak? Jak ty to teraz zrobiłaś? Wróciłam. Kamera jest rok czasu w domu, a mąż nie umie jej się obsługiwać. Nie mąż? Nie umie kamera. Nie umie, no właśnie, ja muszę sobie radzić sama. Co tam, Aluś, powiesz jeszcze? Fajny był Mikołaj, co się pytał? Może nie lubi zdjęcia, nie kamery. No właśnie. Co tam jest? No śliczne. No i co, i my wracamy sobie do domku. Powoli będziemy robić obiadek. Mamy którą godzinę? 11:08. 11:21. Tak, i idzie. A nie, może najpierw idziemy do babci na rosół. A jak? A jak do babci na rosołek, a później do domu będziemy robić nasz obiad, drugie danie. Zawsze w niedzielę znowu będziemy... Znowu pies z kurczaka. Znowu pies z kurczaka, no bo tak, co innego. Tak. O, kuraki, kuraki, patrz, kuraki. No, kuraki na drodze. No, widać, że jedziemy, jesteśmy w wiosce. Także witamy was w naszej metropolii. Dobra, no to na razie, kochani, za chwilę się widzimy. Ubrałam się w bardziej sportową i cieplejszą wersję, czyli kurtka granatowa, komin był, tak jest. I bardziej sportowe obuwie. I wyszliśmy z Frankiem trochę pobiegać, to znaczy on będzie biegał, ja będę za nim chodzić albo stać w miejscu. A Franki oczywiście coś tam już złapał i zżera. Nie wiem, czy coś ciekawego będzie dla was w tym vlogu, ale no taki jest mój dzień, akurat dzisiaj wolna niedziela. Także troszeczkę się działo, bo byliśmy na Mikołaja, ale raczej są takie nudne, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podoba taki zwyczajny dzień. Mimo że kręcę filmik, to nic nadzwyczajnego się w moim życiu nie dzieje. Nic innego zapewne, nic innego co... Jak to miało być w ogóle? Ej, teraz się zagubiłam. Nic bardziej nadzwyczajnego niż u was, może tak miało być. Dobra. I co? Co nasz rozbójnik robi, Frank? No, Franki niech sobie pobiega troszeczkę. Tutaj jest widać nasz blok właśnie i tutaj zeszliśmy sobie z takiej górki i mamy taki dosyć duży tutaj dół. Ja to nazywam dołem, chociaż to jest takie boisko sportowe. Tam jest taki grzybek, pod którym jak jest jakaś impreza, to chowają sprzęt. Jedna bramka. Oho, przyleciał ktoś. Kto to przyleciał? Właśnie, mamy tutaj gościa, który pobiega. Dlaczego za mną nie biegniesz? Musisz go gonić, tak wiesz, do niego. Dawaj go. O, to on będzie gonił. No, Frank jest szybki. No, dawaj go. Go prześcignę. Dawaj go, na jednej nodze. Ja go prześcignę. No dobra, dawaj go. Ale nie biegam już, bo mi się nie chce. No, wiesz co, leniwy jesteś. No, dawaj go. Ty może by była pulsową trochę. No właśnie, dawaj go. On musi pobiegać trochę, Franki. Zobacz. Franki. No, trochę nie wyszło. Nie, Frank jeszcze nie umie.
Nie bardzo, nie bardzo. Nic. He? Taki? Znowu, że? A gdzie tak on biega? On jest, nie. Do domu, no do domu, zobacz jak on biegnie, chodź, do domu. To idź ta. Chodź, chodź. Chodź do domu, no. Do domu. No brawo, chodź, chodź. Do domu, no. Dobra kochani, my będziemy się z wami już żegnali razem wspólnie. W sumie wyszło na to, że jedziemy jeszcze do mojego męża, do miasta, z którego pochodzi. Tak, no ja. Tak, jedziemy jeszcze do Marcina siostry w odwiedziny. W sumie mamy godzinę dopiero 15:10, ale myślę, że my będziemy wracać około godziny, której 18:00. To już to być w domu w kompanii. Tak, będziemy szykować wtedy kolację, Aluś nam macha, będziemy szykować kolację i zamówiliśmy sobie dzisiaj w Polsacie Cyfrowym, co szybcy i wściekli 6. W sumie oglądaliśmy już ten film, ale... Ku pamięci. Tak, właśnie, ku pamięci słynnego aktora. Oglądaliśmy go w sumie już raz, tyle że mieliśmy jakąś wersję nie od twojej koleżanki z pracy, ale była jakaś tak kijowa, że w ogóle nic nie było widać, słychać i... Nie słychać było, ale nie było widać za bardzo, więc sobie powtórzymy... Skina nagrywane, bo dlatego. Tak, skina nagrywane, dlatego taka kijowa wersja, więc sobie powtórzymy seans. Zrobimy kolację, położymy Alusia, tak jak zawsze standardowo, także nic tutaj się ciekawego dziać nie będzie. I browara będziemy pili. Przeziemiony jesteś podobno. Ale grzanego. A, grzańca, mąż, bo ja nie piję alkoholu. Marcin, bo mi wybierz z rytmu, zapomniałam co mam powiedzieć. I nic ciekawego się dzieje. Kiedy pójdą na tory. Tak, i tu właśnie mamy tory, jak jedziemy, o właśnie. I nic ciekawego dziać nie będzie, nie chciałam wam nagrywać później, jak wrócimy, dlatego że światło będzie sztuczne, ja nienawidzę nagrywać w sztucznym oświetleniu, jak wiecie zresztą. Pokażę, że pieska jak śpi. Tak, zaraz pokażę. Więc my sobie jedziemy spokojnie, bezpiecznie, oczywiście drogą. Aluś tutaj grzecznie sobie Aluś, siedzi, pomagaj. Tak, Aluś? Aluś jeszcze się pobawił z Julią, swoją ulubioną kuzynką. Franka tutaj śpi. O właśnie, sobie grzecznie. A ty co? PSP pokaż jakie masz, no, zabawkowe, no. No, ale kto ci przyniósł PSP? Tak, no właśnie, Aluś się nie rozstaje od wczoraj z PSP, tak? Jak będzie grzeczny, dostanie oryginalny. Tak, a jak będzie grzeczny, to na urodziny mama z tatą obiecali, że kupią prawdziwe. Tak? Tak, mama. Ale musisz być grzeczny. Obiecaj, że będziesz grzeczny, tutaj, żeby wszyscy słyszeli. Tak, obiecuję. Pięknie. Ale nie kupię takie odłuki. Nie, ja kupię ci takie prawdziwe, jak ma Kacper, no. Okej? Kacper nie ma. Dobra, no to trudno. No to dobra, kochani, my się żegnamy, machamy wam cieplutko, pozdrawiamy bardzo mocno, przesyłamy moc, buziaku, mężu. Take care. Na razie, pa pa. Nasza ulubiona piosenka jeszcze. Dobra, Simo. Sexualities and religious beliefs. No needs to be a nut and empty face out in the streets. All I hear and all I see are dead coffins. La da 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 da. Nothing, nothing, nothing.